Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj środę, 3 dzień lipca. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja zdecydowanie nie należała do giełdowych byków na polskim parkiecie. WIG20 stracił prawie 1%, zamknął się poniżej 2530 punktów. Szeroki indeks WIG stracił delikatnie powyżej 1%, najgorzej spisał się WIG40, 1,5% pod kreską, a relatywnie najlepiej, ale również na minusie. Sesję kończy SWIG 80,6% pod kreską. Wśród największych spółek ponad 2% wczoraj stracił m.in. Orange Polska, Cyfrowy Polsat, Alior Bank, Allegro czy Kruk. Pozytywnie wyróżniał się na tle słabego rynku CD Projekt, który zyskał niecały 1%, czy JSW, który zyskał około 1,3%. Na Wall Street wczorajsza sesja wyglądała zgoła odmiennie. Trzy główne indeksy zakończyły sesję wzrostami. Dow Jones zyskał 0,4%, S&P 0,6% na plusie, powyżej 5500 punktów zamknięcie. Nasdaq z rekordem historycznym, tak jak i S&P 500, zyskał wczoraj 0,8%, zamknięcie powyżej 18 tysięcy punktów. To, co dało wczoraj giełdowym bykom paliwo do wzrostu, to wypowiedź szefa Fedu Jeremego Powella, który zasugerował, że jest zadowolony z obecnego poziomu tempa spadania inflacji, chociaż sugerował, że jeszcze troszkę mogłoby się wydarzyć, aby się upewnił, że inflacja na pewno pozostanie w celu. Mimo wszystko tego typu deklaracje zostały przynajmniej wczoraj odebrane jako sygnał, że Fed może być gotowy do obniżki stóp procentowych w bieżącym roku. Czy do tego dojdzie, czy dojdzie do jednej, czy dwóch obniżek stóp procentowych, o tym na pewno przekonamy się w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach. Dzisiaj posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, czyli nasz krajowy organ będzie decydował o stopach procentowych w Polsce. Analitycy zakładają, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. Tymczasem przejdźmy do spółek polskich i rozpocznijmy komentarz od Dom Development, który poinformował, że w drugim kwartale sprzedał 943 lokale netto, porównywalnie do ubiegłorocznego poziomu 931. Wzrosła liczba przekazań mieszkań 716 w porównaniu do 648 w drugim kwartale 2023 roku. Oczywiście najwięcej lokali Dom Development sprzedał w Warszawie, kolejno w Trójmieście, Wrocławiu oraz Krakowie. Cel grupy na bieżący rok to wzrost liczby w porównaniu do sprzedaży lokali netto w roku 2023, kiedy to ta sprzedaż wyniosła w zeszłym roku 3906 lokali. Prezes zarząd Dom Development podkreśla, że grupa ma bardzo dobrą sytuację finansową, niemal rekordową liczbę lokali w budowie i także długą listę atrakcyjnych projektów. Grupa Witchen szacuje, że przychody w drugim kwartale wyniosły 112 milionów złotych. Wynik wyższy o 2% rok do roku. W segmencie detalicznym sprzedaż miała spaść o 1% do prawie 95 milionów złotych. Z kolei w segmencie B2B ta sprzedaż miała wzrosnąć o 19% rok do roku do ponad 17 milionów złotych. Zarząd podkreśla, że kwartalne dane sprzedażowe wzrosły pomimo dużo bardziej wymagającego otoczenia makroekonomicznego niż w zeszłym roku. Spółka obserwuje dużą presję cenową, rosnącą konkurencję w branży, a także negatywne skutki, jak na przykład umocnienie się złotówki w porównaniu do euro, co wpłynęło niekorzystnie na przychody na sprzedaży zagranicznej, która odpowiada za około 1,5% przychodów grupy Witchen. Trzeci tekst. Tekst, który już mogę powiedzieć na początku sesji, około godziny 10 rośnie o ponad 8%. Tekst wczoraj oszacował, że w pierwszym kwartale roku finansowego 2024-2025 otrzymał płatności na poziomie ponad 22,6 miliona dolarów. To wzrost o 12% rok do roku, 4% więcej kwartał do kwartału. Spółka poprawiła swoje wskaźniki ARPU, czyli średniego miesięcznego przychodu na klienta, m.in. dla produktu LiveChat wyniósł on prawie 171 dolarów w stosunku do 160
kwartał wcześniej. Poprawa wskaźnika ARPU też dotyczyła produktów chatbot czy helpdesk. Spółka podkreśla, że rozpoczęte pod koniec zeszłego roku działania optymalizujące strukturę przynoszą efekty, m.in. w postaci wyższych przychodów. No tekst, komentarz techniczny autorstwa Pawła Śliwy. Zachęcam do zapoznania się. Kolejne zerknijmy jeszcze na VRG, które poinformowało o szacunkowych przychodach za czerwiec. 112 milionów złotych, wzrost o 9,5% rok do roku. Dane szacunkowe. VRG, jeżeli chodzi o przychody z segmentu odzieżowego, poprawiło w czerwcu o prawie 8% do 54 milionów złotych. W segmencie odzieżowym mam na myśli takie marki jak Bistula, Bytom, Denicler oraz Włóczanka. Dobrze radzi sobie cały czas segment jubilerski, marka Wukruk poprawiła przychody o 11% rok do roku, ponad 58,5 miliona złotych. Świetnie wypadła sprzedaż online, która ukształtowała się na poziomie 15 milionów złotych w czerwcu, to wynik o 48% lepszy rok do roku. W komentarzu głównym zachęcam jeszcze do zapoznania się o dotyczących informacji z Polenergii i XT.pl. Tymczasem to wszystko w ramach dzisiejszego spotkania. Prosiłbym na koniec o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.